Prawie każdy z nas zdaje sobie sprawę, jak ważnym jest dbanie o higienę jamy ustnej. Nie każdy jednak wie, że nasza jama ustna jest naturalnym siedliskiem kilkuset gatunków bakterii. Na szczęście większość z nich to sprzyjające nam bakterie ochronne. Drugą grupę tworzą bakterie, które przy odpowiednich warunkach ulegają namnożeniu i mogą powodować takie choroby, jak choroby zębów i choroby dziąseł. Zdrowie jamy ustnej możemy zachować dzięki codziennym zabiegom higienizacyjnym, które pomogą nam zachować równowagę mikroflory jamy ustnej. Przechodząc do sedna sprawy, bardzo ważnym jest posiadanie umiejętności prawidłowego użycia szczoteczki do zębów, tak aby usuwać cały osad, nie niszcząc przy tym dziąseł. Wybór metody uzależniamy od wieku pacjenta, jak i stanu zdrowia jamy ustnej. U dzieci metodę szczotkowania, którą polecamy, jest metoda Fonsa. Włosie szczoteczki ustawiamy pod kątem prostym w stosunku do długiej osi zęba i wykonujemy 5 do 6 ruchów okrężnych. Następnie przesuwamy szczoteczkę do przodu o jeden ząb. Powierzchnię żującą myjemy, przykładając włosie szczoteczki w pozycji poziomej, i wykonujemy ruchy do przodu i do tyłu, czyli metoda szorowania. Powierzchnię wewnętrzną myjemy tak jak powierzchnię zewnętrzną, ruchami okrężnymi. U osób dorosłych metodę, którą proponujemy, jest metoda wymiatająco-okrężna. W metodzie tej przykładamy włosie szczoteczki pod kątem 45 stopni do długiej osi zęba. Na granicy ząb dziąsło. I wykonujemy 6 do 7 ruchów wymiatająco-okrężnych. I znowu przesuwamy się o jeden ząb do przodu. Powierzchnię żującą myjemy w ten sam sposób, jak w wcześniej omówionej metodzie przeznaczonej dla dzieci, czyli ustawiamy szczoteczkę poziomo i wykonujemy ruchy do przodu i do tyłu. Najtrudniejszą do oczyszczenia jest powierzchnia wewnętrzna zębów. Tutaj w odcinku bocznym również wykonujemy ruchy wymiatająco-okrężne, takie same jak na powierzchni zewnętrznej zębów. Natomiast w odcinku przednim tylną krawędź szczoteczki opieramy o granicę ząb-dziąsło i wykonując ruch do przodu i ku górze, czyścimy przednie zęby. W naszej klinice zalecamy pacjentom stosowanie szczoteczek elektrycznych. I tutaj metoda jest troszeczkę inna. W zależności od tego, czy szczoteczka elektryczna zakończona jest główką podobną kształtem do szczoteczki konwencjonalnej, wtedy metoda jest taka sama jak w przypadku szczoteczki tradycyjnej. Jeśli szczoteczka zakończona jest główką wykonującą ruchy rotacyjne, przykładamy włosie szczoteczki do zęba pod kątem 90 stopni i czekamy 2-3 sekundy. Następnie przemieszczamy się o jeden ząb do przodu. Pamiętajmy, aby w metodzie tej nie wykonywać dodatkowych ruchów posuwistych. Zęby powinniśmy myć 2 razy dziennie. Uważajmy na zbyt dużą częstotliwość mycia zębów oraz zbyt duży nacisk szczoteczki, ponieważ możemy spowodować zranienie i uszkodzenie dziąseł. Samo szczotkowanie nie jest wystarczające, ponieważ w jamie ustnej istnieje wiele miejsc trudno dostępnych dla szczoteczki do zębów. Tylko 20% bakterii znajduje się na powierzchni zębów. Pozostałe 80% znajduje się na błonie śluzowej policzka, na języku, w przestrzeniach międzyzębowych. Dlatego uzupełnieniem szczotkowania powinno być staranne, codzienne nitkowanie przestrzeni międzyzębowych przy pomocy nici dentystycznej oraz płukanie jamy ustnej odpowiednim preparatem.